Chcę uczcić pamięć profesora Kulczyńskiego. Jednak najważniejszym jego osiągnięciem jest to, że zorganizował zarówno Politechnikę, jak i Uniwersytet we Wrocławiu. Grupa Wrocławian głośno protestuje i domaga się obrony demokracji. Stanęliśmy tutaj przeciwko nacjonalizmowi, faszyzmowi. Ostatni weekend ferii zimowych w mieście wrocławianie i turyści korzystają z atrakcji. Jeździmy na łyżwach i chodzimy na spacery. Dobry wieczór, Łukasz Kocur. Zapraszam na sobotnie podsumowanie wydarzeń z regionu w naszym głównym wydaniu Informacji Echo24. Członkowie Komitetu Obrony Demokracji z Dolnego Śląska zbierali dziś podpisy poparcia dla inicjatywy przyznania profesorowi Stanisławowi Kulczyńskiemu tytułu honorowego obywatela Wrocławia. Przypomnę, decyzją wojewody dolnośląskiego z 8 stycznia tego roku profesora Kulczyńskiego pozbawiono patronatu m.in. nad bulwarem na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu, który teraz będzie nosił miano profesorów lwowskich. Sprawa jednak budzi spore kontrowersje. Łukasz Ciona. Profesor Stanisław Kulczyński ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, został wykładowcą botaniki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1945-52 był rektorem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Tworzył podwaliny wrocławskiego życia akademickiego. Warto o nim pamiętać, przekonują członkowie KOD. Natomiast chcę upamiętnić profesora, ponieważ mimo że żył w czasach, jaki żył i niejako tak brał udział w polityczny także w czasach PRL-u, to jednak najważniejszym jego osiągnięciem jest to, że zorganizował zarówno Politechnikę, jak i Uniwersytet we Wrocławiu tuż po wojnie. Także te osiągnięcia były duże i bardzo ważne dla miasta. Nie możemy udawać, że tego okresu PRL-u nie było. Podpisy pod inicjatywą poparcia przyznania tytułu honorowego obywatela Wrocławia profesorowi Kulczyńskiemu złożyli dziś także państwo sawiccy, którzy byli studentami w czasach, gdy rektorem był profesor Kulczyński. Profesor Kulczyński to był przecież botanik wspaniały, jeszcze przedwojenny, odpowiadał w jakimś stopniu za meliorację Polesia. Także to jest coś niebywałego, że chcą go tak jakoś skomponować i znieważyć. To jest zniewaga dla niego. Takie potraktowanie profesora Kulczyńskiego to skandal, twierdzi profesor Ludwik Turko, członek KOD. To, bo to jest po prostu nasz obowiązek pamiętania o tych, którzy w niewiarygodnie trudnych warunkach tworzyli zręby akademickiego Wrocławia, który w tej chwili jest jednym z liczących się europejskich ośrodków uczelnianych. Zasług w budowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej nikt nie odbiera profesorowi Kulczyńskiemu, ale nie ulega wątpliwości, że służył obcym okupantom radzieckim i to w najgorszych stalinowskich czasach, twierdzi Robert Pieńkowski, radny wrocławskiego Prawa i Sprawiedliwości, historyk. Kulczyński w latach 1952-56 był wicemarszałkiem Sejmu. W latach 1956-1969 zastępcą przewodniczącego Rady Państwa. Tacy ludzie nie zajmowali wysokich stanowisk przypadkowo, dodaje. W czasach, gdy trwała rozprawa z ówczesnym podziemiem niepodległościowym, w latach 1952-1956 był wicemarszałkiem Sejmu PRL w czasie, gdy była uchwalana, pisana ręką Stalina konstytucja PRL-u. W latach 1956-1969 był szefem Stronnictwa Demokratycznego, jednej z przybudówek partii komunistycznej. Niestety polityczne zaangażowanie profesora Stanisława Kulczyńskiego dyskwalifikuje go jako patrona polskich i wrocławskich ulic. Postać profesora Stanisława Kulczyńskiego, jak widać, budzi wiele kontrowersji. Decyzję władz w sprawie nadania mu tytułu honorowego obywatela miasta poznamy dopiero w przyszłości. Łukasz Ciona, Echo 24. Świętowanie 128. urodzin Adolfa Hitlera w lesie nieopodal Wodzisława Śląskiego przy torcie i powiewających na drzewach flagach III Rzeszy. Między innymi przeciwko takim incydentom środowiska lewicowe we Wrocławiu zorganizowały pikietę. Miały także zbierać podpisy pod wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie kładce nad ulicą Legnicką nazwy Kładki Demokracji.
My na kładce nad ulicą Legnicką, tuż przy placu Solidarności, znajdujemy się od już wielu miesięcy. Stoimy tutaj wspólnie po to, żeby zaprotestować przeciwko działaniom w naszej opinii bardzo złego rządu, bardzo złej władzy, jaką jest władza PiS-u. No i niestety ostatni miesiąc też pokazał, że dzieją się te rzeczy, o których mówimy. To przyzwolenie na nacjonalizm, na zachowania propagujące totalitaryzm czy wychwalające Hitlera przyniosły swój skutek i ostatnio w mediach jest o tym głośno. Nie wyobrażam sobie, jak można w takich warunkach, żyjąc w tym kraju, mając przodków, którzy walczyli o wolną Polskę, czcić Adolfa Hitlera i robić mu torciki z Prince Polo z okazji jego urodzin. Uważamy, że jest to po prostu poniżej wszelkiej godności, wszelkiej pamięci naszych przodków, którzy o taką Polskę walczyli. Projekt podpisu przełożyliśmy troszkę ze względu na to, że no, nacjonalizm i walka z tym, brzydko mówiąc, cholersem jest ważniejsza. Zaczniemy inicjować przy następnym spotkaniu. Będziemy chcieli, aby ta kładka, na której spotykamy się od prawie 2 lat, nosiła nazwę Kładka Demokracji. Stoimy tutaj naprzeciwko siedziby, nie oszukujmy się, Partii Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają tutaj w tym budynku swoją siedzibę. Stajemy tutaj z jasnymi hasłami sprzeciwiającymi się temu, co ta partia robi w naszym kraju. Z demokracją, łamaniem konstytucji, łamaniem prawa. My razem z Maćkiem organizowaliśmy już w maju we Wrocławiu marsz przeciwko faszyzmowi, więc to nie jest tak, że my po raz pierwszy zareagowaliśmy tylko i wyłącznie na tę sytuację. Nie, protestujemy przeciwko temu, co dzieje się w naszym kraju, ponieważ ten problem zauważyliśmy już dawno temu. Tak samo razem z Barkiem Ciążyńskim zgłosiliśmy pismo do prokuratury, wezwanie o sytuacji, która zdarzyła się 13 grudnia na wrocławskim rynku, gdzie Roman Zieliński spalił fotografię europosła Boniego. 2 dni temu otrzymaliśmy pismo z prokuratury, że prokuratura wszczyna śledztwo w tym postępowaniu. Więc to nie jest tak, że pierwszy raz i stanęliśmy tutaj przeciwko nacjonalizmowi, faszyzmowi, które są w naszym kraju. Nie, jesteśmy tu po raz kolejny i na pewno nie po raz ostatni. Czy miastu, w którym według szacunków znajduje się nawet 2 miliony szczurów, potrzebny jest etatowy szczurołap? Przedstawiciele Stowarzyszenia Nowy Wrocław uważają, że tak i proponują konkretne rozwiązanie na walkę z plagą gryzoni, jakie roznoszą wiele chorób. Więcej w rozmowie naszego reportera Łukasza Ciony. Z nami jest Mateusz Żak ze Stowarzyszenia Nowy Wrocław, a wszystko dlatego, że Stowarzyszenie Nowy Wrocław wymyśliło, że Wrocław potrzebuje szczurołapa. O sens tego pomysłu właśnie porozmawiamy z autorami. Witam serdecznie. Powiedz, Mateusz, skąd taki pomysł, żeby był szczurołap na etacie w Urzędzie Miasta? Dzień dobry. Przede wszystkim jako ludzkość od 15 tysięcy lat mamy problem ze szczurami. Szczury od zawsze nam towarzyszyły z racji tego, że przede wszystkim do egzystencji potrzebna jest woda, a Wrocław przede wszystkim to jest miasto 100 mostów, 5 rzek, z każdej strony otacza nas woda oraz żywność. Z roku na rok przybywa we Wrocławiu coraz więcej turystów, co też skutkuje tym, że jest coraz więcej odpadków żywnościowych. Powstają liczne restauracje, kawiarnie. I właśnie mamy taki problem z tym, że ta populacja z roku na rok szczurów jest coraz większa. Na przykładzie innych miast, w Wrocławiu mieszka 2 miliony szczurów. To jest dużo i mało. Pod względem takiej wielkości populacji szczurów w Polsce to Wrocław przoduje. Na jednego mieszkańca przypadają 3 szczury. I w 2016 roku już Urząd Miasta częściowo zajął się tą sprawą, wprowadzając taką obowiązkową deratyzację obejmującą ścisłe centrum Wrocławia. Czy właśnie restauratorzy czy właściciele hoteli, też różnych instytucji muszą 2 lub 3 razy w roku przeprowadzić taką deratyzację. My chcemy właśnie pójść krok dalej, na przykładzie jak to było w przedwojennym Lwowie czy Wilnie. Chcemy zaangażować, aby Urząd Miasta wyznaczył jedną osobę, Urząd Przyrodniczy, który się specjalizuje w rolnictwie, też jedną osobę, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski i tam opracować koncepcję, jak walczyć najlepiej ze szczurami. Tak jak właśnie to było przed wojną, były to szczurołapy, ale to też są metody na przykład doraźne, przede wszystkim kampanie społecznościowe, tak żeby informować mieszkańców, że nie można wyrzucać jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Również chcemy, aby miasto inwestowało, stawiając na przykład nowe kosze, na takie zamknięte kosze, ponieważ szczury mają wtedy dostęp do żywności. Czy też mamy takie pomysły, żeby pomóc, teraz jest właśnie walka we Wrocławiu, o to, żeby pomóc właśnie bezdomnym kotom, gdyż nad takim naturalnym drapieżnikiem dla szczurów są koty i dzięki nim jest to najlepsza, że tak powiem, walka. A szczury
Te szczury właśnie są dużym problemem z racji tego, że przenoszą około 60 chorób. Są to też choroby, które zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, ale też innych zwierzątek, jak chociażby dżuma czy tyfus plamisty. Dodam, że tutaj właśnie w tych poprawkach, które skierowaliśmy do Urzędu Miasta, co zrobić, też chcemy, aby mieszkańcy nie dokarmiali gołębi z racji tego, że lwia część tego pożywienia jest zjadana przez szczury. I chcemy właśnie, żeby powstał właśnie taki, można powiedzieć, częściowo coś na przykład nadwornego szczurołapa. Wiadomo, że to było kilkadziesiąt lat temu, ale żeby ta koncepcja została wdrożona w mieście. Bardzo dziękuję. No zobaczymy, jak do tego pomysłu przychylą, w jaki sposób przychylą się do niego lokalni politycy. Dla Echo 24 Łukasz. Trwające od 15 stycznia na Dolnym Śląsku ferie powoli dobiegają końca. Przez 2 tygodnie na wszystkich uczniów, którzy przerwę od szkoły spędzali w mieście, czekał szereg atrakcji. Wśród nich warsztaty edukacyjne, aktywna rozrywka, ale także spacery po wrocławskim zoo. Nasza reporterka Marta Laburda odwiedziła kilka miejsc, które we Wrocławiu cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, ale także ich opiekunów. Jakie wodne wynalazki stosowano w starożytności? Skąd wzięła się woda na ziemi? Jakie stworzenia żyją w wodzie i dlaczego woda jest potrzebna człowiekowi? Między innymi takie ciekawostki czekają na zwiedzających Hydropolis, stałej wrocławskiej wystawy w pełni poświęconej wodzie. Na taką edukacyjną formę spędzania ostatniego weekendu ferii zimowych skusiło się wielu Wrocławian. Pogoda nie zachęca do tego, żeby zwiedzać Wrocław. Wobec tego stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na spędzanie soboty będzie zwiedzanie Hydropolis. 9 różnych stref wystawy, 6 filmów dokumentalnych i dziesiątki informacji, z których każdy wynosi to, co wydało mu się najistotniejsze. Łódź podwodną. Modele ryb, takich z głębin, rekiny. Jak one wyglądały? Strasznie. Ciekawe miejsce na mapie Wrocławia, jakaś nowa forma ekspozycji, zainteresowaliśmy się, jesteśmy. Tradycyjnie już jednym z największych hitów wrocławskiej rozrywki są lodowiska. Ja sobie chciałam przypomnieć dawne lata, a Jasio chciał się nauczyć jeździć. Ale siedzi, nie jeździ. Tak, bo już bardzo, bardzo dużo tutaj nóżkami ruszał, więc chwila odpoczynku, zaraz ruszamy znowu z nauką. Jak jeszcze spędzić czas wolny? Wrocławianie pomysłami sypali jak z rękawów. Idę do kina, do Bobolandii, teraz na lodowisko. Staramy się oczywiście aktywnie, jeździmy na łyżwach i chodzimy na spacery. Najlepiej jest pojechać w góry albo wręcz przeciwnie, zostać w mieście, ale coś robić, ruszać się, żeby nie utyć, bo to jest taki okres, kiedy się tyje, jak się nie rusza. Przyjezdni z innych województw, których ferie właśnie się rozpoczynają albo trwają od tygodnia. Wśród wielu wrocławskich atrakcji wybierają m.in. zwiedzanie zoo. A właśnie przyjechaliśmy z Mazur na Afrykanarium obejrzeć. Mamy wolne, jesteśmy z Dąbrowy Górniczej, więc mamy troszkę daleko, więc mamy czas. Bo nigdy nie byliśmy, a słyszeliśmy, że jest piękne, dużo właśnie zwierząt, także chcieliśmy zobaczyć. Ferie na Dolnym Śląsku w 2018 roku zaczęły się 15 stycznia. Uczniowie wracają do szkół w najbliższy poniedziałek, 29 stycznia. Smucę się trochę, że nie ma jeszcze kolejnego tygodnia ferii. Niestety, bo trochę nam zadali, a na szczęście, ponieważ brakuje mi trochę lekcji szkoły. I kolegów może. Kolegów i koleżanek. Marta Laburda, Echo 24. No, choć zima łagodna i rzeki nie są zamarznięte, to pływać w lodowatej wodzie wcale nie jest przyjemnością. Oczywiście sportowcy są do tego znacznie bardziej przyzwyczajeni. Szczególnie wioślarze, dla których woda to przecież główny żywioł. Teraz jednak najlepsi wioślarze z całej Polski przesiedli się na ergometry i wzięli udział w Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskim we Wrocławiu. Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim wyznaczają dokładnie środek okresu przygotowawczego przed właściwymi dla wioślarzy zawodów, czyli tych na wodzie. Przez zimę formy jednak stracić nie można, a kiedyś wielcy mistrzowie musieli radzić sobie bez takich sprzętów.
teraz można je spotkać w każdym fitness klubie. Wielu ludzi, którzy mają pieniądze, a chcą uprawiać sport, kupują sobie do domu i wiosłują na ergometrach w domach. Kiedyś dla nas tutaj w Polsce 20 lat temu, kiedy ja się ścigałem, to była nowinka i nie było to tak bardzo popularne i dostępne jak teraz. Jeździliśmy w góry, jeździliśmy na nartach biegowych. Początek roku to się powiela, bo mniej więcej ten tok przygotowań jest taki sam. Luty, marzec zaczynały się już przygotowania na wodzie, najczęściej w Portugalii, gdzie już są warunki do wiosłowania dla tej pierwszej reprezentacji. Tak będzie też w tym roku. Różnice między ergometrami i łodziami wioślarskimi są jednak ogromne, a główną jest walka z żywiołem. To jest niebo a ziemia. To nie jest w ogóle porównywalne. Mamy tylko i wyłącznie ruch wioślarski, który jest jedyną rzeczą podobną do tego, co się dzieje na wodzie. Woda jest o wiele trudniejsza do nauki. Jest fala, jest wiatr, wiosła różnie wchodzą do wody pod różnym kątem, przytapiają się, wylewają, więc o wiele, wiele trudniej nauczyć się dobrze wiosłować na wodzie niż na ergometrze wioślarskim. Tradycją jest, że Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim organizowane są co roku we Wrocławiu. Tylko raz odbyły się gdzie indziej, w Szczecinie, a połączone były wtedy z Mistrzostwami Europy. Pierwsze Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim odbyły się we Wrocławiu chyba ponad 30 lat temu. I tak kolejne organizacje przypadały we Wrocławiu. Tu jest grupa ludzi, która doskonale wie, jak to zorganizować. I myślę, że wioślarstwo halowe jest również popularne we Wrocławiu. Myślę, że do tego również przyczyniły się Igrzyska Światowe rozegrane w ubiegłym roku. Wprawdzie to nie było dokładnie we Wrocławiu, tylko w Jelczu, ale również bardzo dobra, udana i dobrze zorganizowana impreza. Dla Echo 24 Rafał Stefaniak. A na koniec mamy dla Państwa jeszcze informacyjną ciekawostkę, bowiem ostatni weekend stycznia wśród ornitologów przebiega właśnie pod znakiem ogólnopolskiej akcji Ptakoliczenia. Tradycyjnie włącza się w nią także wrocławskie zoo. Pracownicy ogrodu zoologicznego, a także zainteresowani uczestnicy zliczają wszystkie gatunki dzikich lokatorów, które tylko uda im się zobaczyć. W takiej wycieczce ornitologicznej pod okiem przewodnika uczestniczyła również dziś nasza reporterka Marta Laburta. Kolejna bogatka, tak? Tak jest. Dobra, mam. Pustułka. Pustułka. Dziesiątki dzikich gatunków ptaków zimujących, siedzących na drzewach i latających nad terenem wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W sobotę wszystkie przykuwały szczególną uwagę. Mamy tak wronę siwą, wróble, kosy, sikory bogatki, modraszki, strzyżyka, gołębia miejskiego, jednego, gawrona, kormorana, mazurki, mewy śmieszki, wronę siwą, to już mówiłam, ale to już druga rubryczka, kaczki krzyżówki, pełzacze i jedną pustułkę. Kto na razie wygrywa? Wrona siwa. Wszystkie ptaki latające nad ogrodem zoologicznym liczyli i obserwowali pracownicy zoo, ale też pasjonaci przyrody. Wśród nich pan Tadeusz, który ptaki fotografuje od lat. Chodzimy w postawach tutaj w okolicach Borowej, w pobliżu Wrocławia. Mamy jedno piękne ujęcie, że się wszyscy dziwią, jak wychodzi perkos na brzeg, to się rzadko zdarza, i czyści ładne piórka. Tegoroczna akcja zimowego ptakoliczenia nie była prostym zadaniem. Przez deszcz ptaki raczej wolały się chować niż latać. Mimo to uczestnicy dostrzegali pojedyncze gatunki, siedzące na przykład na gałęziach drzew. Przede wszystkim trzeba się zachowywać cicho, nie płoszyć, no i mieć bardzo dużo cierpliwości. Trzeba po prostu odczekać moment, kiedy one się oswoją z otoczeniem i zaczną się normalnie zachowywać. Wrocławskie ptakoliczenie to element ogólnopolskiej akcji, dzięki której możliwe jest badanie liczebności populacji wielu gatunków ptaków zimujących. Cykliczne wydarzenie ornitolodzy uznają za niezbędne, szczególnie w dobie ocieplenia klimatu i postępu urbanizacji. Co rok to prorok, każdy rok praktycznie jest trochę inny. Generalnie nad tym, co się dzieje, już, że tak powiem, pieczę trzyma Ogólne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Na pewno widać pewne zmiany, jak na przykład spadek liczebności właśnie zwykłego wróbla, który jest dość niepokojący. A z czego to też wynika wszystko? Przede wszystkim z przekształceń jak gdyby naszego środowiska tutaj miejskiego. Mamy coraz mniej zakrzaczeń, które stanowią zarówno miejsce schronienia dla tych ptaków, jak i miejsce gniazdowania. Też jest to gatunek wypierany przez swojego bliskiego kuzyna mazurka. Jego miejsca po prostu są zajmowane przez mazurka.
Wyniki ogólnopolskiego ptakoliczenia są podstawą do ochrony gatunków ptaków, których liczebność w kraju z różnych powodów maleje. Marta Laburda, Echo 24. I tym kończymy podsumowanie pierwszej części ostatniego weekendu ferii zimowych w naszym regionie. Po więcej informacji zapraszam także na nasze jutrzejsze główne wydanie Echo 24, tradycyjnie o godzinie 21. W każdej chwili możecie Państwo także zajrzeć na nasz portal internetowy echo24.tv. A już jutro rozmowa publicystyczna Punkt Widzenia Dolnego Śląska. Moimi Państwa gościem w naszym studiu będzie Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego, a także obecny kandydat na urząd prezydenta Wrocławia. Urząd Marszałkowski twierdzi, że jest we Wrocławiu realna szansa na to, aby pociągi powróciły na Dworzec Świebocki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzymy również spokojnej nocy. Do zobaczenia.